Kolejny nasz sobotni wieczór i temat, który zaplanowałem na ten dzisiejszy wieczór, to druga część naszych rozważań na temat naśladowania Chrystusa. Nie chcę wracać do tego, o czym mówiliśmy. Było to niedawno, w środę, więc każdy może jeszcze pamiętać, a jak ktoś nie widział, nie słyszał, to może sobie odtworzyć. Skończyliśmy tamte rozważania na takim optymistycznym tekście, ponieważ zadaliśmy sobie pytanie po przeanalizowaniu wielu, wielu różnych aspektów związanych z problemami dotyczącymi naśladowania Chrystusa. Zadaliśmy sobie pytanie, to jak jest możliwe, żeby naśladować Chrystusa? Czy jest w ogóle taka możliwość? I przeczytaliśmy tekst, który jeszcze raz przeczytam, z Mateusza, z 11 rozdziału, 25-26. W tym czasie odezwał się Jezus i rzekł: wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś, czy też, jak mówi Greka, odsłoniłeś je prostaczką. Zaprawdę, bo tak się Tobie upodobało. I powiedzieliśmy, że rozpoczynając jakby taki nowy etap naszych rozważań, że naśladowanie Chrystusa zaczyna się wtedy tak naprawdę, kiedy człowiek otrzymuje objawienie, kim jest Jezus Chrystus i czym jest tak naprawdę Ewangelia, którą Pan Jezus przyniósł ze sobą na ten świat. Musimy zrozumieć, że dopóty nie mamy objawienia, kim jest Chrystus, to możemy być nawet porządnymi ludźmi, ale będziemy tylko religijnymi ludźmi. Chrystus będzie dla nas ważny, bardzo ważny. Jest całkiem możliwe, że wierząc w Niego, będziemy zbawieni, ale nie będziemy do końca rozumieli, kim On jest. I wiele z aspektów Ewangelii będzie dla nas wielkim ciężarem, nie tylko nie do zrealizowania, ale przede wszystkim nie do zaakceptowania, ponieważ świat, który nas otacza, jest absolutnie różny od tego, czego uczy nas Ewangelia. Musimy powiedzieć, że Ewangelia, jeśli mamy jej objawienie, to ona nas wyprowadza z niewoli wszelkiej religii. Wszelkiej religii. Nawet jeśli jest to religia, która ma cechy chrześcijańskie, nawet jeśli to jest religia, którą można określić jako ewangeliczną, to jest to tylko religia. Kiedy mamy do czynienia z religią? Mówiąc najprościej, wtedy, kiedy chodzimy do kościoła, czyli jesteśmy ludźmi, którzy odwiedzają kościół, powiedzmy, w niedzielę. No powiedzmy, że jeszcze w ciągu tygodnia. Ale nie żyjemy z kościołem. Nie żyjemy tymi problemami, którymi żyje kościół. Muszę obrazić okulary, bo nic nie widzę. Nie żyjemy z braćmi i siostrami. Nie interesujemy się ich problemami. Nie wstawiamy się za nimi, nie troszczymy się o nich. Nie dlatego, że jesteśmy złymi ludźmi. Nie rozumiemy, że takie jest życie ucznia Chrystusa. Nie pojmujemy tego. Żyjemy tak zwanym normalnym życiem, a przy okazji wierzymy w Pana Jezusa Chrystusa. Ewangelia, jeśli mamy jej objawienie, zrozumienie, burzy to wszystko. Sprawia, że stajemy się ludźmi, którzy żyją życiem, jakim nigdy wcześniej nie żyli. Nawet nie wiedzieli, że takie życie istnieje. Bo gdybyśmy wiedzieli, że takie życie istnieje, jakie takie, takie, jakie Chrystus chce nam dać, to byśmy bez Chrystusa nim żyli. Ale my takiego życia nie znamy. Nie jesteśmy w stanie do Niego w ogóle wejść.
Dlatego potrzebujemy objawienia. Objawienie to słowo dosłownie tłumaczone to odsłonięcie. Coś się przed nami odsłania. W takim duchowym życiu Bóg odsłania przed nami prawdę. To jest prawda o nas. Prawda o tym, kim jesteśmy. To jest prawda o tym, że nie ma dla nas żadnej nadziei. To jest też prawda o tym, że w Chrystusie jest ta nadzieja położona jako jedyna. Dlatego potrzebujemy już jako ludzie wierzący nieustannie poznawać Chrystusa. Nieustannie uczyć się z Niego nowych rzeczy. Nie od Niego. Nie od Niego. Dlatego, że jeśli chcemy się od Niego czegoś nauczyć, to nie musimy zaangażować się w Niego. Chrystus mówił prawdę. Możemy się starać mówić prawdę. Chrystus pomagał ludziom. Możemy się starać pomagać ludziom. Tą listę można ciągnąć. Chodzi o coś innego. Chrystus mówił prawdę, bo był prawdą. Jest prawdą. A więc chodzi o to, żeby człowiek wierzący stał się człowiekiem prawdy. Wtedy kwestia, czy mówię prawdę, czy nie mówię prawdy, w ogóle nie istnieje. Ja po prostu jestem człowiekiem po stronie prawdy. Dotyczy to wszystkich aspektów życia, ale jest różnica pomiędzy naśladowaniem samego Chrystusa tak z zewnątrz, a naśladowaniem Chrystusa, kiedy ma się Jego objawienie, kiedy ma się zrozumienie, kim On tak naprawdę jest. To jest coś, co strasznie trudno ludziom przychodzi w kościołach. I powiem dlaczego. Dlatego, że ludzie nie chcą rezygnować ze swojego życia, ze swojego prywatnego życia. I to jest problem. Nie chcę być w jakikolwiek sposób uszczypliwy. Nie potraktujcie tego jak krytyki. Ale jeśli ja dowiaduję się, że chrześcijanie wyjeżdżają na weekend po to, żeby się dobrze poczuć, po to, żeby pobyć w saunie, po to, żeby sobie pobiegać wspólnie, to przepraszam bardzo, ale bez Chrystusa może to samo zrobić. Podejrzewam, że nawet lepiej, bo nikt nie ma żadnych oporów. Uczniowie Jezusa wykorzystaliby taki weekend, aby pojechać razem i spędzić go na modlitwie i w poście. Nie dlatego, że ktoś im każe. Nie dlatego, że wypada. Nie dlatego, że mają to w kalendarzu. Dlatego, że to jest potrzebą ich, aby poznawać Chrystusa. A poznajemy Go bardziej wtedy, kiedy nasze ciało jest umartwione. Kiedy jest umartwione w ten sposób, że nie, że robimy Mu, że tak powiem, brzydkie rzeczy, tylko Go umartwiamy, czyli doprowadzamy Go do śmierci. Umartwianie polega na doprowadzaniu ciała do śmierci. Nie na samobójstwie, żeby było jasne. Pragnienia ciała uśmiercamy, umartwiamy. Natomiast nie chodzi o to, żeby się biczować, żeby klęczeć długo, żeby, no nie wiem, co tam można jeszcze wymyśleć jako człowiek religijny. No, ludzie są niezwykle twórczy w tej dziedzinie. No, można im na przykład na pielgrzymkę iść na kolanach. Są tacy ludzie, którzy to robią. Należy im się szacunek, bo widać, że chcą, że mają pragnienie, tylko to jest pragnienie z ciała. Ono do niczego ich nie doprowadzi, dlatego że oni skończą tą pielgrzymkę, wyleczą kolana i wrócą do starego życia. Bo się nie da inaczej. Bo nie ma innej możliwości. Potrzebujemy objawienia. W tym tekście, który przeczytaliśmy dzisiaj, Jezus mówi, że Ojciec objawia pewne rzeczy dotyczące Chrystusa, dotyczące nowego życia ludziom, tym, którym zechce to objawić. Jeśli byśmy zobaczyli na kontekst, bo może być pytanie, no skoro mi nie objawił, to jestem, że tak powiem, zwolniony od odpowiedzialności. Spójrzcie na kontekst. My naprawdę nie mamy czasu, żeby o wszystkim mówić, ale kontekst pokazuje wyraźnie, że Jezus mówił Ewangelię do pewnych ludzi, do pewnych miejscowości, one go nie słuchały.
i mówi, będzie wam gorzej jak ziemi sodomskiej i gomorskiej. Czyli, że kiedy słuchamy i to, co słyszymy, chcemy pojąć, zrozumieć, nie skazujemy tego z góry na odrzucenie, to przychodzi wtedy Bóg z pomocą i objawia nam to, co słyszymy, jako pewną prawdę, za którą kryje się Boża moc. Tak to może najkrócej powiedzieć. Jeszcze kilka przykładów dotyczących takiego objawienia, żeby nie było, iż tylko w jednym miejscu czytamy o tym objawieniu. 16 rozdział Mateusza, wersety 16 do 17. A odpowiadając, Szymon Piotr rzekł, tyś jest Chrystus, Syn Boga żywego. To była odpowiedź, jaką Piotr kierował do Jezusa, kiedy ten go zapytał, za kogo mnie uważacie? Można powiedzieć, no fantastycznie. Piotr powiedział coś niezwykłego. Czy on w ogóle wiedział, co mówi? Ale Jezus mówi tak. Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Jak to najprościej wytłumaczyć? Możemy szybko przeskoczyć do Ewangelii Jana, abyśmy się nie opierali na ludzkim słowie. Spójrzmy do Bożego Słowa. Pierwszy rozdział Ewangelii Jana w 12 i 13 wersecie mówi tak. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. Tu jest mowa o tym, że są dwa rodzaje ludzi. Jedni rodzą się z Ducha Świętego, inni rodzą się tylko z krwi, z cielesnej woli mężczyzny i kobiety, i na tym koniec. I to, o co Jezusowi chodziło, to była pewna prawda, która być może dla Szymona była bolesna, ale uzmysławiała mu bardzo ważną rzecz. Jezus mówi, Szymonie, to nie ty sam, nie twój umysł, nie twoje rozważania, nie twój intelekt doprowadziły cię do poznania tego, że ja jestem Synem Bożym, ale to Duch Święty ci objawił, że ja jestem Synem Bożym. Znowu objawienie. Czy Szymon Piotr był zły dla Jezusa? Nie, był jego przyjacielem. Czy Szymon Piotr chciał czegoś złego dla Jezusa? No nie. Ale mimo wszystko nie był w stanie zrozumieć, kim jest Chrystus, ani czym jest Ewangelia. Dopiero musiało przyjść objawienie do jego życia. I kiedy on wypowiada, ty jesteś Chrystus, Syn Boga żywego, Jezus mówi tak. Ale to nie ty, to Duch Święty cię objawił. I wiecie, co dzieje się z ludźmi? Bardzo podobnie. Możemy rozmawiać z ludźmi o Jezusie Chrystusie, jeżeli chcą rozmawiać, bo niewielu chce. Oni będą dobre rzeczy mówili o Chrystusie. Nawet niektórzy powiedzą, że jest Synem Bożym. Ale co z tego rozumieją? Co z tego rozumieją? Co rozumiemy przez to, że Jezus jest Synem Bożym? Syn jedynego Boga, który przyjął postać człowieka i tak dalej. Mamy do czynienia z kimś niezwykłym, niepojętym. Mnie by do głowy nie przyszło, jako człowiekowi, że mogę mieć z kimś takim społeczność. I chociaż chodzę z Chrystusem niemal 30 lat, to nawet mi do głowy nigdy nie przyszło, że w jakikolwiek sposób sam na to wpadłem. Sam się zorientowałem, że jest ktoś taki. Przyszło objawienie. Przyszło niezwykłe objawienie, które sprawiło, że Chrystus stał się kimś najważniejszym w moim życiu i gotów jestem oddać swoje życie, gotów jestem oddać wszystko, aby dać świadectwo temu. Ja wiem, że diabeł to sprawdzi.
A Biblia mówi, patrzcie na koniec życia swoich nauczycieli, a nie na początek. I zdaję sobie sprawę z tego, że ludzie, którzy deklarują swoją wiarę publicznie, będą sprawdzani. Bo jeżeli taki człowiek upadnie, to bardzo wielu upadnie również. Pamiętajmy o tym. Niechaj niewielu z was jest nauczycielami. Tak mówi Boże Słowo. To jest odpowiedzialność. Przed Bogiem i przed ludźmi. Inny tekst, który mówi o objawieniu. Łukasz 10:22-24. 10:22-24. Wszystko mi jest przekazane przez Ojca mojego i nikt nie wie, kto to Syn. Słuchajcie, co tu jest napisane. Nikt nie wie, kto to Syn. Jak tylko Ojciec. To jak my możemy wiedzieć, kto to jest Syn? A kto Ojciec, jak tylko Syn? Ludzie mówią, wierzymy w Boga, ale jakiego Boga wierzycie? Kto to jest? Co, kto to jest Bóg? Ludzie mówią, że to jest taki Pan Bucek. Mówią, że to jest Bozia. Ja już nie mówię o tym, że to jest obraza imienia Bożego. Chodzi o to, że ludzie nie zdają sobie sprawy, z kim mają do czynienia, nie mają pojęcia. Dopiero wtedy, kiedy mają objawienie Chrystusa, objawienie, kim On jest, to dopiero Chrystus objawia im, kim naprawdę jest Bóg. I wtedy przychodzi bojaźń Boża. Jeżeli spojrzymy do dzieł apostolskich, dlaczego Kościół tak fantastycznie się rozwijał? Dlatego, że w ludziach była bojaźń Boża. Nie strach, nie przerażenie. Bojaźń Boża. Bojaźń to taki szacunek powiązany ze świadomością, z kim mam do czynienia. Taki był pierwszy Kościół. I dlatego Bóg przydawał do Kościoła. Czemu dzisiaj wiele zborów nie ma przyrostu? A przynajmniej nie ma takiego przyrostu, jaki powinien być. Dlatego, że nie ma w tych kościołach bojaźni Bożej. Dlatego, że Bóg jest często tylko ozdobnikiem, którego się nie rozumie i którego się wykorzystuje tylko do własnych celów i własnych potrzeb. I zwróciwszy się na osobności do uczniów, rzekł, błogosławione oczy, które widzą, co wy widzicie. Powiadam wam bowiem, że wielu proroków i królów chciało widzieć, co wy widzicie, a nie ujrzeli i słyszeć, co wy słyszycie, a nie usłyszeli. Potrzeba ogromnej pokory, kiedy człowiek mówi, znam Chrystusa. Dlatego, że sam Chrystus mówi, nikt mnie nie zna. Nikt nie wie, kim jestem. Tylko Ojciec wie. I tylko ten, któremu Ojciec zechce to objawić. Mało tego, to nie wszystko. Trzeba z ogromną pokorą do tego podchodzić, ponieważ sam Chrystus mówi, bardzo wielu ludzi chciało to zobaczyć. Co chcieli zobaczyć? Chcieli zobaczyć obiecanego Mesjasza. Żydzi żyli tym. Ale Chrystus mówi, nie widzieli. Nie doczekali tego czasu. Nie ujrzeli. Bardzo wielu chciało to usłyszeć, co wy słyszycie, a nie usłyszeli. To nie byli byle jacy ludzie. To byli prorocy, to byli królowie. Wyjątkowe postaci. Znane nam z kart Starego Testamentu. I kiedy uważnie czytamy, to zobaczymy, że wśród tych postaci był i także i król Dawid, także i prorok Izajasz, Jeremiasz. Zresztą ta lista byłaby spora, byłaby długa. I wreszcie Ewangelia Jana, rozdział 17. I tutaj byśmy sięgnęli do wersetu 6, 26. Objawiłem imię Twoje ludziom, których mi dałeś ze świata. Twoimi byli i mnie ich dałeś. I strzegli słowa Twojego. I 26. Objawiłem im imię Twoje i objawię, aby miłość, którą mnie umiłowałeś, w nich była, a ja w nich. Co Chrystus powiedział?
On powiedział, że on objawił, kim jest Bóg. Ludziom, których wcześniej Bóg, czyli jego ojciec, dał Chrystusowi. Czyli Bóg sam wybrał ludzi, którym Chrystus mógł objawić, kim Bóg jest. Jeżeli nie znam Chrystusa, to nie należy do tych ludzi. Ale jeżeli znam Chrystusa, to powinna na mnie spocząć nieprawdopodobna bojaźń Boża. I powinienem mieć ogromny szacunek do Słowa Bożego, ogromny szacunek do ludzi, którzy są niewierzącymi. Moje serce powinno płakać nad tymi ludźmi, bo im się wydaje, że oni żyją. Im się wydaje, że oni rozumieją cokolwiek. Im się wydaje, że oni mają przyszłość. A oni niczego nie mają. Nie mają ani życia, ani przyszłości, ani nadziei. Ani nie mogą niczego zrozumieć. Powinny mieć ogromny szacunek dla ludzi wierzących, bo to są ci, których Bóg sam wybrał. To nie myśmy wybierali ludzi. To Bóg ich wybrał. Powinienem mieć ogromny szacunek do ludzi, którzy mnie uczą. Dlatego, że to Bóg tych ludzi namaścił do tej służby. Kościół to nie jest miejsce rywalizacji. To nie jest miejsce, gdzie się gromadzą zazdrośnicy, złośnicy, plotkarze, złodzieje, oszuści, kłamcy i tak dalej. Biblia mówi, że tacy nie odziedziczą Królestwa Bożego, a więc oni nie mogą być w Królestwie Bożym. Jeśli znajdujemy takich w Kościele, a jeszcze do tego dobrze się, że tak powiem, mają w tym Kościele, to myślę, że czas, aby upaść na kolana i prosić Boga, żeby oczyścił Kościół. Bo inaczej nie dojdziemy do poznania Chrystusa. A całe swoje życie spędzimy jedynie na utarczkach z ludźmi, którzy i tak niczego nie są w stanie przyjąć, albo i nawet nie chcą przyjąć. 26 werset mówi nam nie tylko o tym, że Chrystus objawił imię Boże wybranym, ale mówi, że będzie im dalej objawiał. Że to nie jest coś jednorazowego. Poznawanie Boga, upodabnianie się do Boga, naśladowanie Chrystusa, to jest niekończąca się historia. Tak, kiedyś był taki film, Neverending Story, ale on nie dotyczy tego. Tamta historia się skończyła, dawno temu. A tu mamy prawdziwe Neverending Story. Gdy Bóg objawi nam, jak niesamowita jest chwała, jak niesamowite jest piękno Bożego życia, wtedy, kiedy będziemy pobudzeni już Bożą miłością, sami zechcemy Go naśladować. A czym tak naprawdę jest naśladowanie? Bo to jest też ważne pytanie, co to znaczy naśladować Chrystusa? Już powiedzieliśmy, że nie chodzi o to, abyśmy mówili prawdę, bo tak Chrystus robił. Żebyśmy nie byli mili dla ludzi, bo taki był Chrystus. No bo w takim razie, skoro Chrystus pomnożył chleb dla tysięcy ludzi, no to też powinniśmy to zrobić. No jak mamy naśladować Go w ten sposób. Mówiliśmy, że to jest coś o wiele więcej. To jest nie uczenie się od Chrystusa, tylko uczenie się Chrystusa. Ale wy nie tak nauczyliście się Chrystusa, powiada apostoł Paweł. I to, co możemy powiedzieć, to naśladowanie Chrystusa oznacza upodobnienie się do Chrystusa. Upodobnienie się do Chrystusa. Kilka fragmentów Bożego Słowa. Rzymian, list do Rzymian 12:2.
Notabene poznawanie Chrystusa, czy naśladowanie Chrystusa, najprościej można uskutecznić czytając Słowo Boże. Bo od Słowa Bożego możemy się dowiedzieć, kim jest Chrystus. A nie tylko jakim jest. A nie upodabniajcie się do tego świata. Nie upodabniajcie się do tego świata. Ale co jest dalej napisane? Przemieńcie się przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Nie chcę wchodzić w dyskusję, co jest dobre, miłe i doskonałe, aczkolwiek jest to ciekawe. Natomiast upodabnianie się do tego świata oznacza niemożność upodobnienia się do Chrystusa. Niemożność. Upodabnianie się do tego świata oznacza, że nie mogę być podobny do Chrystusa. Myślenie myślami tego świata oznacza, że nie mogę myśleć Bożymi myślami. To jest absolutny konflikt. I bardzo wielu chrześcijan tutaj upada w tym miejscu, bo nie chcą zostawić tego świata, bo mają dobrą pracę, bo mają dobrych znajomych, nie wiem, mają dobre imprezy. Nie chcę, żeby ktokolwiek odczytał to jako przytyk, jako oskarżenie. Nie, ja tego nie próbuję zrobić. Chcę tylko uświadomić, że upodabnianie się do tego świata uniemożliwia człowiekowi upodobnienie się do Chrystusa. Tego się nie da połączyć. Nie ma nic pośrodku. Wiecie, ludzie są bardzo sprawni intelektualnie. I skoro nie byli w stanie połączyć nieba i piekła, no to wymyślili czyściec. Dlatego, że jest jakaś nadzieja dla każdego. Biblia mówi, że jak się upodabniasz do tego świata, nie ma dla ciebie żadnej nadziei, bo nie upodobnisz się do Chrystusa. Koniec, kropka. Żyjesz myślami tego świata, nie masz pojęcia, o czym myśli Chrystus. A już naprawdę nie masz pojęcia, co myśli o tobie i co myśli o twoim prywatnym życiu. Nie masz pojęcia. Znam ludzi, którzy mówią, tam Bóg się zajmuje takimi pojedynczymi ludźmi, kimś takim jak ja. Wybaczcie, mam psa i zajmuję się tym, co on myśli, zajmuję się tym, co chce, zajmuję się jego potrzebami. No niewiele jestem w stanie zrozumieć. Ale im bardziej się do niego nachylam, tym lepiej go rozumiem. A kim ja jestem? Tylko człowiekiem. Zwyczajnym człowiekiem. A zapytajcie ludzi, którzy mają po kilka kotów, po kilka psów. Oni je rozróżniają. Oni wiedzą o ich rzeczach, o ich charakterach, o ich potrzebach. Czasami o fochach, dąsach. Skąd wiedzą? Przecież są tylko ludźmi. Dlatego, że się nad nimi pochylają. Bóg pochyla się nad każdym człowiekiem, bo powiedziane jest w Bożym Słowie, że Bóg chce, żeby każdy człowiek doszedł do poznania prawdy i był zbawiony. Nikt nie jest skazany na potępienie. Chyba, że chce. Ale to już jest wybór tego człowieka. Rzymian 8:29 również nam coś ważnego mówi. Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna Jego. A On, żeby był pierworodnym pośród wielu braci, mamy się upodabniać do Chrystusa. On nas do tego przeznaczył. On nam wyznaczył cel w życiu. Jeśli kochasz ten świat, nie mówię o górach, dolinach, nie mówię o niebie i tak dalej, mówię o systemie tego świata, sposobie jego życia, to nie zdołasz się upodobnić nigdy do Jezusa Chrystusa. To jest niemożliwe. Nawet gdybyś chciał, nie będziesz miał do tego, nie będziesz miał na to czasu. I wreszcie Filipian, 3 rozdział, list do Filipian, rozdział 3,
werset 10 i 21. Żeby poznać Go i doznać mocy zmartwychwstania Jego i uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci. I 21. Który przemieni znikome ciało nasze w postać podobną do uwielbionego ciała swego, tą mocą, która też wszystko poddać sobie może. Moi kochani, wersety, które czytaliśmy, mówią o prostej rzeczy. Mówią o tym, że wierzącego ucznia Chrystusa czeka pewien proces. Jest to proces upodabniania się do Chrystusa. Jeśli mówimy o naśladowaniu Chrystusa, to jest to proces, który tak naprawdę prowadzi nas do upodobnienia się do Niego. Upodobnienia się do Niego do tego stopnia, że trudno rozróżnić, ile w nas Chrystusa, a ile w nas tego człowieka, którymi sami jesteśmy. Nie chodzi o nirwany i rozpłynięcie się. Chodzi o to, żeby tak blisko być Pana, żeby nasz duch i Jego duch były bardzo, bardzo ze sobą powiązane. Żebyśmy mogli w duchu rozmawiać z naszym Panem. Żebyśmy mogli w duchu doświadczać niezwykłych rzeczy. Czasami pragniemy cudów. To są dwie skrajności. Jedni pragną cudów, a drudzy mówią, że cudów nie ma. I powiem wam, że jedni drudzy się mylą. Jedni drudzy się mylą. A powiem wam dlaczego. Dlatego, że nie znają Chrystusa. Nie znają Chrystusa. Chrystus nie pozwala nam na społeczność ze sobą, na bliskość swojej osoby po to, żeby cuda były. A jeśli nie mamy takiej bliskości, to nie wierzymy w cuda po prostu. Mogę być człowiekiem, który nigdy w życiu nie dokona żadnego cudu. Ale największym cudem będzie to, że pomiędzy mną a moim Panem nie będzie się dało rozróżnić. Tak będę do Niego podobny. A przecież naszym celem nie jest czynienie cudów. Naszym celem jest, aby być z Nim w wieczności. A jeśli On zechce, żebyśmy czynili cuda, to kto ma je czynić, jak nie tacy ludzie, którzy słyszą Jego głos, rozumieją, czego oczekuje, znają Jego pragnienia, bo są tak blisko z Nim. Wreszcie o jednej rzeczy jeszcze powiedzmy. Podobieństwo nie oznacza fizycznego podobieństwa czy fizycznej tożsamości z oryginałem. Nie na tym polega podobieństwo. Taki przykład. Mateusza, 20 rozdział. 1-2. To jest przykład, jak należy rozumieć podobieństwo. Albowiem Królestwo Niebios podobne jest do pewnego gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem najmować robotników do swej winnicy, ugodziwszy się z robotnikami do jednego dnia dziennie, wysłał ich do swojej winnicy. Czy ten gospodarz i ta winnica to jest Królestwo Niebios? No nie. Ale jest to pewne podobieństwo, pewien obraz, który Chrystus maluje przed oczami wierzących, żeby im przekazać pewne duchowe prawdy. I jeśli mówimy o naszym podobieństwie do Chrystusa, to nie chodzi o to, żebyśmy byli fizycznie do Niego podobni, niemal identycznie wyglądający, no bo w tym przypadku kobiety są skazane na potępienie kompletnie. Tylko chodzi o to, żeby w duchu być do Niego podobnym. Żeby ktoś, kto na nas patrzy, kto nas słucha, kto widzi nasze życie, mógł powiedzieć, wiesz, jak czytam Biblię i przyglądam się Twojemu życiu, to ja rozumiem, kim jest Chrystus. I rozumiem, na czym polega mój problem.
Ja rozumiem, że ja tylko religię uprawiam, a w tobie widzę Chrystusa. I to jest to podobieństwo. To jest to podobieństwo. I do tego Bóg nas prowadzi, do takiego rodzaju podobieństwa. Nie, abyśmy wszyscy wyglądali jak Chrystus. Wiecie, nudno byłoby w kościele, gdyby wszyscy wyglądali tak samo. Jeszcze chwilę, abyśmy mundurki wprowadzili wtedy, no bo jak wszyscy tak samo, to tak samo. To jest komunizm. To nie ma nic wspólnego z Bożym Słowem. Aczkolwiek niektórzy twierdzą, że Jezus był pierwszym komunistą. No, daj im, Panie Boże, zdrowie z takim myśleniem. Bo chyba zbawienia nie bardzo. Musimy zrozumieć, że ludzka natura jest tak zniszczona przez grzech, że jest słaba. My naprawdę jesteśmy słabymi ludźmi. Czy się to komuś podoba, czy nie. Bóg daje nam moc swojego ducha, abyśmy mogli się podnieść z wszelkiej słabości. Człowiek wierzący to nie człowiek, który nigdy nie grzeszy, ale to jest człowiek, który nienawidzi grzechu i wtedy, kiedy mu się przydarzy grzech, dzięki Bożemu Duchowi powstaje i idzie dalej. Może ktoś powiedzieć, to czym się to różni od ludzi takich zwyczajnych, ze świata, niewierzących? Ano tym, że jeżeli pijak powie sobie, nie będę pił i zasmakuje mu i chluśnie sobie co nieco, no to już pójdzie w długą. Bo nie widzi powodu, ani nie ma siły, żeby to przerwać. My jesteśmy ludźmi, którzy wiedzą, że źle zrobiliśmy. My nie chcemy tego robić. Ale dzięki Bogu możemy się podnieść. Chcę wam o jednej rzeczy powiedzieć, Pani, ponieważ to jest bardzo ważne. Ale może dokończę tylko myśl. Oprócz tego, że Bóg daje swojego Ducha Świętego, Bóg też indywidualnie podchodzi do człowieka i sprawia, że człowiek otrzymuje od Niego pewne zabezpieczenia, tak to nazwijmy, duchowy człowiek. I one są przeróżne. One nie są nigdy takie same. I zaraz przykład powiem, podam. Natomiast chcę wrócić do myśli, która przed chwilą została tutaj wypowiedziana. Ale może najpierw jednak opowiedzmy sobie o tym, będzie nam łatwiej wrócić do pewnych rzeczy, bo jak zrozumiemy, co nam Biblia chce powiedzieć. Jest taki fragment w drugim liście do Koryntian, w 12 wersecie, w 12 rozdziale, przepraszam, wersety 1 do 10. O, to bardzo wielu ludzi rajcuje, że tak powiem, ten fragment. Ale chciałbym, żebyśmy na ten fragment spojrzeli trochę inaczej dzisiaj. Mniej sensacji, więcej pragmatyzmu. Muszę się chlubić, powiada Paweł, choć nie ma z tego żadnego pożytku. To też przejdę do widzeń i objawień pańskich. Znamy człowieka w Chrystusie, który przed 14 laty, czy to w ciele było, nie wiem, czy poza ciałem, nie wiem. Bóg wie. Został uniesiony zachwyceniu aż do trzeciego nieba. I wiem, że ten człowiek, czy to w ciele było, czy poza ciałem, nie wiem, Bóg wie, został uniesiony w zachwyceniu do raju i słyszał niewypowiedziane słowa, których człowiekowi nie godzi się powtarzać. Z takiego chlubić się będę, ale siebie samego chlubić się nie będę, chyba tylko ze słabości moich. Bo jeśli nawet zechce się chlubić, nie będzie to przechwałka głupiego. Bo prawdą będzie to, co powiem. Lecz wstrzymuję się, aby ktoś nie myślał o mnie więcej nad to, co u mnie widzi, albo co ode mnie słyszy. Bym się więc z nadzwyczajności objawień zbytnio nie wynosił. Wbity został cień w moje ciało. Jakby posłaniec szatana bym nie policzkował, abym się zbytnio nie wynosił. W tej sprawie 3 razy prosiłem Pana, aby On odstąpił ode mnie. Lecz powiedział do mnie, dosyć masz, gdy masz łaskę moją. Albowiem pełnia mej mocy okazuje się słabości. Najchętniej więc chlubić się będę słabościami,
aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa. Dlatego mam upodobanie w słabościach, zniewagach, potrzebach, prześladowaniach, w uciskach dla Chrystusa, albowiem kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Bardzo ciekawa historia, świadectwo apostoła Pawła. Co to ma wspólnego z naszymi rozważaniami? Niewątpliwie apostoł Paweł w wielu fragmentach swoich listów pisze o tym, że sam upodabnia się do Chrystusa i wzywa wierzących, żeby upodabniali się do Chrystusa poprzez jego naśladowanie, ale w naśladowanie w objawieniu tego, kim on jest. Powiedzieliśmy o tym, że mimo tego przydarzają nam się słabości. Upadamy, ale podnosimy się z tego. I to jest coś, co mamy wszyscy. Ale jest też drugi bezpiecznik. Bezpiecznik, który często jest bardzo indywidualny i dobrze byłoby, gdybyśmy brali pod uwagę to, że jesteśmy różni i uczyli się od siebie. I uczyli się własnych doświadczeń z Bogiem, ponieważ to może nam tylko pomóc. Apostoł Paweł był niezwykłym człowiekiem. W zasadzie Boże Słowo tylko o nim mówi, że był pochwycony do trzeciego nieba. Ale on pisze tu o wielu innych rzeczach, które były jego udziałem. I widać pewną obawę w tym, co on mówi, przed tym, aby to nie stało się powodem do jakiejś chluby. Widocznie Bóg wiedział, że apostoł Paweł ma taką obawę. Może nam trudno przyjąć to jako prawdziwą informację, ale apostoł Paweł był takim samym człowiekiem jak my. I tak jak my miał różnego rodzaju problemy i słabości. I Bóg o nich też wiedział. Bóg dał mu łaskę, aby przeżył niezwykłe rzeczy. I żeby je przeżywał nieustannie tak naprawdę w życiu z Bogiem. Ale zrobił coś, co apostołowi nie odpowiadało do końca. Jest tu mowa o pewnym cierniu. Czasami czytamy o kolcu, który został wbity w jego ciało. Paweł mówi, że to jest jakby posłaniec szatana. To nie znaczy, że to jest coś, co szatan uczynił w jego życiu, ale jakby, czyli znowu pewne podobieństwo. W duchowym życiu nie wszystko da się prosto opisać. Czasami nawet nie trzeba nic opisywać, bo nawet nie ma jak. I Bóg się zgodził na to. Apostoł Paweł 3 razy prosił, żeby Bóg mu zabrał tę rzecz, to coś, co sprawiało mu ból, było jakąś przyczyną jego nie wiem, cierpień, zmartwień. Ale w zamian Bóg mówi: nie, Pawle, masz dość mojej łaski, aby sobie z tym dać radę. Jakie to było zabezpieczenie? Przed czym? Paweł nieustannie, mierząc się z tym czymś, o czym niewiele wiemy, przypominał sobie, jak słabym jest człowiekiem. Nieustannie się konfrontował ze swoją cielesnością. Nieustannie konfrontował się z tym, że jest człowiekiem i że jako człowiek jest w stanie popełniać różne złe rzeczy. I kiedy myślał o tym, jak Bóg go niesamowicie używa, jak Bóg daje mu niezwykłą łaskę, aby mieć z nim społeczność, z Bogiem, żeby apostoł Paweł miał społeczność. Mówimy o wizjach, mówimy o pochwyceniu trzeciego nieba. Mówimy o tym, jak Bóg do niego mówił, przecież on listy pisał, które my czytamy. To apostoł był świadomy tego, że to jest dzieło Boże. A ten cierń przypominał mu, że to nie jest jego dzieło. Że to nie jest dzieło Pawła.
Musimy mieć taką świadomość, że jeśli Bóg nas kocha, a zna nas bardzo dobrze, to w swojej miłości da takie zabezpieczenie. Daje je wtedy, kiedy wie, że człowiek przekroczył tą cienką, czerwoną linię, idąc za Bogiem i już nie chce wrócić. Nawet to mówiąc, mówię rzeczy, które trudno opisać, no ale jakichś słów musimy używać. Jeśli idziemy za Bogiem, jeśli naprawdę naśladujemy Chrystusa, to nieprzypadkowo Chrystus mówi o krzyżu. On przecież mówi o tym, że powinniśmy każdego dnia brać na siebie krzyż. I każdego dnia czynić dokładnie to samo z tym krzyżem, nie zostawić go gdzieś w kącie. To jest też zabezpieczenie. Ale wiecie, to nie może być hasło. Wielu ludzi, chrześcijan wie, że tak jest napisane, ale robią to? Nie robią tego. Wiesz, kiedy będziesz świadomy tego, że masz krzyż ze sobą? Wtedy, kiedy chcesz zrobić coś złego, kiedy twoje ciało pragnie tego, a ty patrzysz na swoją rękę, która jest przybita do krzyża i mówisz, przecież ja tego nie mogę zrobić, nawet jeśli bym chciał. Ja tego nie mogę zrobić, ponieważ moja ręka, moja dłoń jest przytwierdzona do krzyża. To jest świadome chodzenie z krzyżem, swoim krzyżem każdego dnia. A to jest dopiero początek. To jest początek drogi. Dlatego, że jeśli chcesz żyć Chrystusem, jeśli chcesz Go naśladować, to Bóg zaprowadzi cię w miejsca, zaprowadzi cię w rzeczywistość, o której nie miałeś pojęcia. Nic o niej nie wiesz. I to cię może zafascynować. Ale Bóg da zabezpieczenie. I jak tylko zaczniesz myśleć, że to ty, to się odezwie ten cierń i przypomni ci, kim jesteś. Wiecie, ten cierń może być różny. To może być bardzo różny. Ja nie powiem jaki, bo wszyscy zaczną teraz szukać, o jaki chodzi. Ale cierń jest też tylko obrazem. Pamiętajcie o tym. To jest powiedziane, że to jest jakby pochodzące od szatana. Więc to jest tylko jakiś obraz, jakieś porównanie, o którym niewiele wiemy, bo trzeba duchowych ludzi, żeby wejrzeć w duchową rzeczywistość, a i tak widzimy tylko tyle, ile Bóg nam da zobaczyć, nic ponad to. Nawet nie wolno nam widzieć więcej, ponieważ to już byłoby przestępstwem. Więc jeśli mówimy o naśladowaniu Chrystusa, to mówimy o wyprawie, która trwa całe życie, o wyprawie, która sprawia, że w jakimś momencie przestaje iść Andrzej, a zaczyna iść Chrystus z Andrzejem. Mówimy o wyprawie, której przygląda się wielu ludzi, przygląda się całe niebo i wszyscy, którzy patrzą na tą wyprawę, mówią, widzimy zmianę. Widzimy zmianę. A w miarę upływu czasu, kiedy człowiek dorasta duchowo, przychodzi możliwość, żeby pokazać mu rzeczywistość, o której nie miał wcześniej żadnego pojęcia. Po co? Po to, żeby służba tego człowieka była błogosławieństwem dla innych. Nie ma czegoś takiego jak duchowe uniesienia dla przyjemności. To jak ktoś chce, to może to w buddyzmie znaleźć. Ale w chrześcijaństwie, a właściwie w uczniostwie, jakie mamy w Jezusie Chrystusie, wszystko służy jednemu. Miłości. Miłości. I ta myśl, o której nie zapomniałem, tylko została. Największym problemem ludzi, którzy upadają, jest to, że upadli.
nie mogą sobie przebaczyć. Myślą, ja nie jestem godny mojego Boga. Absolutna racja. Ja nie zasługuję na to, żeby mój Bóg się mną zajmował. Absolutna racja. Trudno mi uwierzyć, że On mnie kocha takiego, jakim jestem. To już nie ma racji. W podnoszeniu się ze słabości problemem nie jest Bóg. Problemem jest ten, który upadł. Ponieważ jeśli naprawdę wierzę, że Bóg mnie kocha, to wstanę, w duchu popatrzę na tatę i powiem, tato, no wybacz, no. No zdarzyło mi się. Drugi raz już dzisiaj. No wiem. No chodź, przytulę cię. Relacja pomiędzy uczniem a Chrystusem jest relacją miłości. Naśladowanie Chrystusa jest chodzenie w miłości. Nieustannej miłości. Ciągłej miłości. Nie jest zasługiwaniem. Nie jest przypodobaniem się Chrystusowi. Nie jest zbieraniem sobie punktów za dobre zachowanie. Ale jest chodzeniem w miłości. W miłości. Mogę o sobie źle myśleć. Mogę siebie źle traktować. Mogę siebie widzieć w złym świetle. Ale muszę pamiętać, a przynajmniej powinienem pamiętać, że jeśli rozpocząłem podróż za Chrystusem, jeśli otrzymałem objawienie mojego Pana, jeśli wiem, kim On jest, to cokolwiek zrobię, On mi wybaczy. Podkreślam, cokolwiek zrobię, On mi wybaczy. Chcę przez to powiedzieć, że człowiek, który uwierzył Chrystusowi i który chodzi w wierze każdego dnia, pomimo swoich słabości, jest zbawiony. Zbawiony na zawsze. Zaraz wytrącę broń tym, którzy twierdzą, że to jak to, zbawienie jest nieutracalne? Oczywiście, że jest nieutracalne. A co myśleliście? Że Bóg się bawi z nami? Ale wiara jest utracalna. Możesz przestać wierzyć. Nikt ci nie każe wierzyć. A zbawienie mamy z czego? Z wiary. Z wiary. Więc jeśli tracisz wiarę, to tracisz wszystkie przywileje. Zresztą powiedz uczciwie, no byłoby to nielogiczne, jeżeli przestajesz wierzyć w Boga, a chcesz Jego zbawienia. No chyba coś nie tak. Chyba coś nie tak. Ale tymi się nie zajmujemy. Niech oni się zajmują samymi sobą, jeżeli uważają, że wybrali lepszą drogę. Naśladowanie Chrystusa jest chodzeniem w wierze ludzi zbawionych. Ludzi świadomych swojego wybrania, świadomych swojej pozycji w Chrystusie, świadomych miłości, jaką Bóg ich obdarzył i dlatego mogą się podnosić. Ale pamiętajmy, Bóg każdemu z nas zaaplikował jakiś bezpiecznik, aby nam przypominał nieustannie dla naszego dobra, że jesteśmy tylko słabymi ludźmi, którzy nie mogą żyć bez Bożej mocy. Nie mogą donikąd dojść w duchowym życiu bez Bożego błogosławieństwa. A im bardziej będziemy żyli bliżej Boga, im lepiej będziemy Go rozumieli, to wiecie, że bardzo wielu ludzi wtedy przeżywa wielkie cierpienia? I robią to z uśmiechem na twarzy. To ktoś powie, no ale to co to za interes? Jak zadajesz takie pytanie, to nic nie wiesz. Nic nie wiesz, nawet w przedszkolu, nawet w żłobku jeszcze nie jesteś. Dopiero musisz rozpocząć pierwszą klasę żłobka. A pierwsza klasa żłobka to jest położyć się do łóżka. Odpocząć w Chrystusie. A co dalej?
to już Twój Pan zaaplikuje. Im bliżej jesteśmy Pana, tym bardziej narażeni jesteśmy na niebezpieczeństwa, ponieważ diabeł nienawidzi naszego poznania. I mistrz kamuflażu zrobi wszystko, żeby się nie objawiło, kim jest. Im bliżej żyję Chrystusa, tym bardziej rozumiem, co to jest światło. I kiedy zobaczę ciemność, wiadomo, kto za tym stoi. I teraz dopiero możemy zrozumieć, co znaczy, że jak mówi Piotr, diabeł chodzi wokół jak lew ryczący. On nie chodzi wokół tych ludzi, którzy chodzą raz na miesiąc do kościoła. On nie musi chodzić. A nóż by się przewrócił i by się wydało, że jest. No to żart. On nie chodzi wokół takich ludzi. On chodzi wokół takich, którzy niosą ze sobą światło do kościoła. O, to tych trzeba pilnować. Do tych trzeba specjalistów. Masz słabości? Zrób z nimi porządek. Bo jak nie zrobisz z nimi porządku, to będzie diabeł miał dostęp przez to do ciebie. Pamiętaj o tym. Mężczyźni mają swoje słabości, kobiety mają swoje słabości. Nie wszyscy takie same. Bo gdyby wszyscy mieli takie same, to wiecie, zaraz by się znaleźli mistrzowie 12 kroków i po sprawie, nie? 12 kroków, 2 do przodu, 5 do tyłu, 8 do boku i po sprawie, nie? Wyszło 13. No to 7 bok. Ja wiem, że temat, który żeśmy podjęli, nie został nawet liźnięty. Ale wiecie co? Razem żeśmy spożytkowali 2 godziny. A to jest całe życie. To jest całe życie. Na koniec wam powiem, że tak myślę sobie, że jak Bóg da mi łaskę, jak już za parę tygodni, powiedzmy, będę mógł swoją służbę na full tak rozpocząć, to mam takie pragnienie, żeby napisać książkę na ten temat. Jak będziecie się o to modlić, to powstanie. A jak nie, bo ja jestem słabym człowiekiem. A to, bo ja mówię o sobie. Zawsze, kiedy patrzę na was, czy patrzę na innych ludzi, to zawsze mam wrażenie, że wszyscy są mocniejsi ode mnie. Ale cóż. I tak jesteśmy wszyscy słabi. Niech nas Pan Bóg błogosławi, ale pamiętajcie, w Chrystusie nic złego nam się nie może stać. Nie kiedy chodzimy do Chrystusa w niedzielę. Nawet nie wiemy, po co przychodzimy. Nawet nie wiemy, czy do Chrystusa idziemy. Idziemy do zboru jakiegoś, do jakiegoś kościoła, do jakiejś kaplicy. Ale nie przychodzimy tak naprawdę do Chrystusa. Bo gdybyśmy raz przyszli do Niego, gdybyśmy mieli objawienie, kim jest, to już byśmy zostali. I o takich ludzi Bogu chodzi. Tacy ludzie będą pochwyceni. Tacy ludzie zobaczą największy cud, jaki kiedykolwiek w historii się wydarzy. Strasznie bym chciał, ale nie wiem, czy dożyję. Amen.